Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w świątecznym nastroju, bo w końcu święty Mikołaj powinien dzisiaj trafić do wszystkich grzecznych dzieci, ale nie tylko. Do większej ilości osób i zwierząt powinien trafić z darami, a my mamy dzisiaj w studiu gościa, panią Dorotę Skupińską, kierowniczkę Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, która zorganizowała niezwykłą akcję. Po raz pierwszy taką akcję w schronisku będziemy mieli, czyli świętego Mikołaja. Na czym polega ta akcja? Skąd taki pomysł i kiedy to się odbędzie? Bo każdy jeszcze może zostać świętym Mikołajem dla czworonożnych przyjaciół, podopiecznych waszego schroniska. Data świętego Mikołaja w schronisku to 10, czyli sobota. Zapraszamy serdecznie w godzinach otwarcia. Nie ja zorganizowałam, tylko wolontariuszki. Rzeczywiście po raz pierwszy akcja a propos świętego Mikołaja, ponieważ bardzo ładnie udały się poprzednie akcje, właśnie dzień otwarty dla schroniska, kiermasz książek i stąd ich myśl, żeby zachęcić ludzi do pomocy, bo jest komu pomagać w konkretnym, z tej konkretnej okazji, czyli świętego Mikołaja. No jest to środek tygodnia, dlatego przeniesione na sobotę 10. Głównie oczywiście liczymy na pomoc ze strony w wykarmieniu zwierzęcia, który mamy pod swoją opieką, a zachęcamy Państwa do odwiedzin właśnie w tym konkretnym dniu, ponieważ oferujemy z wolontariuszami, wolontariusze oferują wspólne spacery z psami, poznanie bliżej naszych podopiecznych i może któryś z nich dzięki tej akcji znajdzie dom. Nie tylko psy, bo również koty będzie można adoptować i pobyć z nimi, zobaczyć jak się zachowują, tak? Nie mówimy o adopcji, ponieważ wybór zwierzęcia to jest pierwszy krok tylko ewentualnie, a dopiero potem procedura trwa, więc to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i od ręki zakocha się. Ale można się nad tym zastanowić. Dlatego, że bardzo dobrze działa na takich ludzi czas. Czyli te kilka dni, które muszą przemyśleć jeszcze sprawę a propos adopcji, w tym czasie rusza procedura adopcyjna, czyli rozmowa, ewentualna wizyta i tak dalej, to bardzo pomaga w przemyśleniu dokładnym sprawy adopcji zwierzaka ze schroniska. Ale na pewno ten bezpośredni kontakt, który właśnie będzie możliwy dzięki tej waszej akcji świętego Mikołaja w sobotę 10 grudnia. A jak wygląda na chwilę obecną sytuacja ze zwierzętami w schronisku? Bo wiemy, że to jest problem w całej Polsce. Problem finansowy. Brakuje pieniędzy na podstawowe rzeczy, na ogrzewanie, na karmę, no bo to jest trudna sytuacja dla wszystkich. No i niestety coraz więcej zwierząt takich oddanych przez właścicieli w ramach oszczędności ze względu na trudną sytuację też trafia do schronisk. Czy już pani kierownik to zaobserwowała u nas w schronisku? Takie oddania, że podane, że przerastają, że tak powiem, koszty utrzymania takiego zwierzaka, szczególnie chorego, to takiego powodu jeszcze nie było, ale niestety są porzucenia zwierząt i to wcale niekoniecznie starszych, tylko również młodych, bo nie mówimy już o leczeniu, bo jeżeli dom jest kochający i miał lat 15 danego psa, no to będzie się starał na wszystkie strony, że tak powiem, pomóc takiego zwierzakowi, żeby dożył swoich dni w danym domu. Ale ludzie, którzy niefrasobliwie sobie sprawili, że tak powiem, zwierzaka z jakichś tam względów, no nagle go oddają. I takich rocznych psów u nas w schronisku trochę jest właśnie oddanych przez właścicieli. Żaden z nich oczywiście nie podał powodu kosztów, że tak powiem, utrzymania, no ale koszty rzeczywiście, koszty niestety zdecydowanie wzrosły. Stąd też święty Mikołaj akcja, żeby pomóc nam wyżywić te zwierzęta. Bo rzeczywiście staramy się, większość żywienia tych naszych zwierzaków jest dzięki darczyńcom, czyli ludziom wielkich serc, którzy regularnie albo sporadycznie, szczególnie na święta, pomagają nam w wyżywieniu tych zwierząt, bo to jest główna, że tak powiem, bolączka ze względu... Ukraińscy podopieczni, tak. Busia. Ale ja pamiętam jednego owczarka niemieckiego, nie pamiętam imienia, pani zna wszystkie, 12-letni bodajże, który miał chore stawy i też został oddany przez właściciela. Biegał na wybiegu, kiedyś miałam okazję go poznać, przemiły, przeuroczy. Chyba porzucony.
On był znaleziony na ulicy, przywiązany rzeczywiście do jakiegoś słupka. No więc właściwie można uznać, że porzucony i jakby te koszty leczenia automatycznie spadają również na Was. Czy można Wam też pomagać w inny sposób, żeby, czy bardziej wystarczy na przykład, żeby jednak wspierać Was, jeśli chodzi o tą karmę, bo często potrzebujecie karmy celowanej, czyli dla chorych zwierząt, te zwierzaki zazwyczaj mają różne choroby. Chorują na trzustkę, chorują na tarczycę. Czy to wystarczająca pomoc? Nie, właśnie na stronie jest anons na Facebooku, wolontariuszki też zamieściły, że generalnie prosimy o mokrą karmę dla zwierząt. Dzięki współpracy z holenderską fundacją, jeżeli na tej suchej karmy dla psów brakuje takiej lepszej jakości, że tak powiem, to też była prośba i dopiero co, że tak powiem, cały transport z Holandii do nas przyjechał właśnie takiej lepszej karmy suchej. Ale były też anonse. Wbrew pozorom najgorszą sytuację mamy w kotach, bo tych psów de facto w schronisku jest około 50-60. To zmniejszyła się zdecydowanie liczba. Tak, to pomaga polityka, że tak powiem, miasta tego chipowania psów od lat. Tutaj z automatu jest odnajdywany właściciel i to jest większość takich psów. Natomiast od nowego roku ma wejść chipowanie również kotów. Może to pomoże, ponieważ w kotach jest po prostu tragedia. Przekraczamy ilości, że tak powiem, dopuszczalne kotów zdecydowanie, bo mamy ich pod opieką około 200. Prawdą jest, że część z nich jest w domach tymczasowych, tu chodzi o taką pseudohodowlę Siamów, co nie zmienia faktu, że i tak mamy za dużo kotów. Tu mimo polityki miasta, zgodnie z ustawą o sterylizacji bezdomnych kotów, tych kotów przybywa do nich, tych młodych, zdecydowanie w dalszym ciągu za dużo, że ludzie budzą się z tak zwaną ręką w nocniku, że dokarmiam sobie jednego kotka na działkach i w momencie, kiedy kotek się rozmnoży, to wtedy jest wielkie halo i odstawienie tych kociąt do nas. A to nic nie daje, jeżeli na miejscu zostaje kotka, bo ta kotka z automatu rozmnaża się po raz drugi i w przyszłym roku po raz następny, następny, następny i stąd się biorą te ilości kotów. Pamiętajmy o tej bezdomnych, że tak powiem, kotach, na których jest pula pieniędzy na bezpłatną sterylizację i naprawdę wykarmienie jednego kota, a wykarmienie 15 jest wielką różnicą. I tu prosimy wszystkich darczyńców o pomoc w wykarmieniu właśnie tych kotów. Piękne koty było widać przed chwilą, to koty adoptowane z Waszego schroniska. Tutaj mamy jeszcze, zielono, ale drodzy Państwo, zima przed nami, więc tym bardziej ta pomoc dla schronisk w całej Polsce i u nas w regionie jest niezbędna, bo my sobie jakoś poradzimy. Koty niektóre też sobie prędzej poradzą niż psy. Więc jeśli mamy też wybór i nie chcemy swojego pupila już trzymać dłużej w domu, to mimo wszystko oddajmy go do schroniska, nie zostawiajmy gdzieś przypiętego na mrozie. No i pamiętajmy, że w najbliższą sobotę start o godzinie 11. Od 11 do 15. Od 11 do 15. Święty Mikołaj może zawitać do miejskiego schroniska dla bezdomnych psów i kotów w Opolu i można zrobić coś dobrego i przy okazji miło spędzić czas. A zwierzęta na pewno będą nam ten czas mogły umilić i ich radość będzie największą satysfakcją. Dziękuję bardzo. Ja również.